No dzisiaj mamy odcinek o łydkach, także dużo będzie gadania, które prawdopodobnie większość z Was już słyszało, a jednak parę jakichś takich, być może wisienek gdzieś tam się trafi i coś tam złożycie jednak do kupy. Jednak to, co już kiedyś słyszeliście, to wcale nie znaczy, że nie powinno zostać powtórzone dla upewnienia. Ja na przykład kiedyś na seminarium pojechałem, zapłaciłem 400 funtów i ktoś mnie pyta, no to po co tam byłeś na tym seminarium? No przecież ty wszystko wiesz, ile wiedziałeś z tego seminarium? Mówię, no 95% powiedzmy. No widzisz, czyli i przekalkulował sobie, że tam 1/20 z 400 funtów, to jest 20, i że seminarium było warte dla mnie 20 tak naprawdę, nie? Za 5%. Tych informacji. Ja mówię, a skąd wiesz, że ja nie pojechałem po te 95%, że inny trener z sukcesami używa tych samych informacji, tych samych metod na przykład, może w pewnym troszeczkę innym twiście, innym wydaniu. I to mnie też upewnia. Ja później bardziej z czystym sumieniem programuję to samo, daję innym i wiem, że ktoś inny, kto ma sukcesy, to robi. A te z kolei te nowe rzeczy, te 5%, co usłyszałem, to jest coś, co ja być może użyję, być może nie. Bo często tak jest, że nie wiem, kiedyś usłyszałem o oleju rybim i zajęło mi chyba parę lat, zanim tak naprawdę zacząłem go brać. A czemu? Bo byłem wegetarianinem. Teraz o łydkach. O łydkach słyszeliśmy różne rzeczy. Ja Wam się postaram przedstawić takie bardzo zweryfikowane rzeczy i bardziej uwiarygodnić jedne, a mniej drugie, tak? Czyli bardziej postawić na przykład na zwiększenie wagi ciała czy ciężaru w ćwiczeniach podstawowych, niż na jakieś takie rzeczy typu jakieś, nie wiem, na skakance, podskoki kontra skoki wzwyż, tak? I to będzie później, będzie dużo gadania. Jednak zanim przejdziemy do punktu tego, proszę zatrzymać wideo i teraz stajemy na jednej nodze, w ten sposób, pokaż tą nogę, w ten sposób. I jedyna różnica do tego, to zamykamy oczy. Jak teraz zamknąłem oczy, jest trudniej. Moja stopa, powinienem w ogóle zdjąć buty do tego, ale mam twarde buty, to jeszcze ujdzie. Na twardym dywanie, na skarpetkach najlepiej to zrobić. Minimum minutę tak stoimy. Co się stanie? Budzimy w ten sposób pośladki, zginacze bioder, przywodziciele, odwodziciele łód, barki najszersze. Oczywiście niekoniecznie w tej kolejności i niekoniecznie wszystko budzimy, bo są osoby, które wymagają trochę większego stymulanta. Jednak to stymuluje nie tylko łydkę, która będzie Wam paliła pewnie po tej minucie. Jeżeli po minucie nie pali, postujcie 2 minuty, to będziecie skwierczeli, tam będzie łydka skwierczała, przepraszam. Jednak to alarmuje cały układ nerwowy. Jeżeli ktoś zrobi test na pośladek, napięcie pośladka przed i po, to zobaczy, że prawdopodobnie na 90% przypadków po takiej minucie pośladek od tej nogi, która stała, będzie już działał. A tylko trzeba zamknąć oczy, żeby informacje zmysłowa z oczu, to jest 80% informacji zmysłowych mniej więcej, żeby ona nie zagłuszała tej komunikacji pomiędzy mózgiem, błędnikiem a stopą, tak? Więc błędnik, stopa, mózg, tutaj jest ważna ta linia i po prostu wszystkie te inne mięśnie się aktywują tylko po to, żeby równowagę utrzymać. A zauważycie, jak się bardzo aktywują różne części łydek. I tylko jeszcze jedna uwaga, cały czas ćwiczymy te tylne łydki, tak? Mięsień trójgłowy, łydki. Wszyscy zapominają o mięśniu piszczelowym. Czyli po prostu ćwiczmy też takie ruchy odwrotne do spięcia na palce i ćwiczmy sobie też supinację i pronację. Ale to jest coś, co trzeba tak sobie zbudować jakieś narzędzie do tego. Najlepiej sobie położyć nogę na ławce, przywiązać sobie sztangielkę od spodu do buta i sobie takie coś machać, można sobie też krążyć, można też to bokiem robić, jednym i drugim. I to jest na zasadzie, że ćwiczmy biceps, a triceps też lepiej się będzie rozwijał.
Dlaczego tak jest? Układ nerwowy rządzi się tutaj znowu swoimi prawami i próbuje wszystko sprowadzić do pozycji równowagi. Także najpierw sobie stajemy na jednej łydce, na drugiej. Jeżeli chcemy, żeby łydka jeszcze troszeczkę dostała impulsów fajnych, takich do wzrostu, to sobie 2 minuty stoimy. Jeżeli się wywalacie, to nie oszukujemy za pomocą ruchu ramion czy otwierania oczu, tylko dotykamy podłogi i za ułamek sekundy znowu podnosimy tą nogę z powrotem. Dotykamy podłogi i zabieramy. Zróbcie tak 2 minuty, jeżeli chcecie poczuć łydkę, 1 minutę, jeżeli niekoniecznie chcecie poczuć łydkę, ale jesteście w stanie obudzić dosłownie wszystkie ważne, nieaktywne mięśnie pomiędzy głową a stopą. Tak, to jest bardzo, bardzo mocna rzecz. Nauczyłem się tego od trójboisty, który jest też chiropraktykiem, dr Hossein Zain. Też na seminarium w Londynie, ale nie te seminarium akurat, które wcześniej wspominałem, za 400 funtów, to było za 250. I to jest jedyna informacja, którą przywiozłem z tego seminarium, której nie wiedziałem, ale ta informacja odmieniła życie wielu ludziom, naprawdę. Można to zrobić za pomocą akupresury, aktywacji mięśni, można to zrobić za pomocą treningu szyi, można to zrobić za pomocą specjalnej medytacji, specjalnych ćwiczeń a la yoga, ok? Można to zrobić za pomocą pajacówy z jakimś tam hipbandem po siłowni, jakimiś dziwnymi ćwiczeniami, jakiś tam, nie wiem, szczający pies, czy jak to się nazywa. No tak to wygląda, się ludzie tak idą na kolana i tam coś tam na kolanach, nogę podnoszą jak piesek, nie? Więc pajacówa na całego przez pół godziny. Później ćwiczy taki delikwent nogi, a ja mówię, chodź tu, chodź tu. Kładę na łóżko, powiem, zagnij nogę, podnieś teraz od cyraty. Naciskam, a ten pośladek zero mocy. Staję na jednej nodze, przez minutę już pośladek jest włączony. I po cholera była ta pajacuwa i cały ten trening przerąbał bez żadnego udziału pośladków. Żeby pośladki się aktywowały, też można jeszcze jedną rzecz zrobić, zejść bardzo głęboko w przysiadzie. Ale to już inna historia. Po takim wstępie łydki też będą bardziej aktywne i podatne na trening. A teraz bardzo nudna część, czyli różne historie, historyjki na temat komu rosły łydki i od czego. Nie, no to nie jest aż takie nudne, bo to jest postać historii, a zamiast jakiegoś wykładu nudnego o bunkrach takich, a takich i tam ilości powtórzeń, nie będzie żadnych liczb tutaj, oprócz takich typu 1000 funtów może LBS, czyli 455 kg, to chyba jedyna liczba, jaką chcę umieścić w tym całym. O, jeszcze 7-krotność wagi ciała, 70 kg wagi ciała, takie liczby będą, ok? Ale nic zbyt specjalnego, nic skomplikowanego, trochę długi materiał, ale powiem Wam tak, po obejrzeniu go nie gwarantuję Wam przyrostów, gdyż najwięcej zawsze zależy od wagi, od genów i do ogólnych jakichś takich predyspozycji, prawda? Więc zapraszam na kogoś, kto chce teraz mieć większe łydki, ale naprawdę trzeba będzie się poświęcić i naprawdę trzeba będzie być cierpliwym. Uprzedzam od początku, nikomu łydki nie urosły, tylko dlatego, że się dowiedział jakiejś jednej informacji, chyba że właśnie stanie na jednej nodze. Zapraszam. Dzisiejszy temat jest o łydkach, których nie ćwiczę. No, ale że ćwiczyłem je wiele, wiele lat, to mam coś do powiedzenia. Dlaczego nie ćwiczę łydek? No dobra, ćwiczę je codziennie swoją wagą ciała, po pierwsze. Widzieliście kogoś, kto przestanie chodzić na jakiś czas? Zanikają mu łydki, wiadomo. Kiedyś rzeczywiście nabożnie ćwiczyłem łydki i chciałem, żeby były jak najbardziej proporcjonalne i tak dalej, i tak dalej. Jednak czasem się obijam o taką informację, że to genetyka, czasem się obijam o informację, że waga ciała jest najważniejsza, że liczba powtórzeń jest najważniejsza, że ciężary są najważniejsze i tak dalej. A tak naprawdę wszystko stanowi jakiś tam procent tej ważności. W tej chwili dla mnie na przykład łydki są ważne jako stabilizatory w przysiadzie. Czyli jeżeli ja stanę ze sztangą
która waży kilkukrotnie więcej jak ja, czyli powiedzmy te 3-3,5 razy, coś takiego, to środek ciężkości normalnie jest, jak jest pod pępkiem, nagle wędruje gdzieś tutaj, prawda? Ten środek ciężkości. I nagle jest problem z utrzymaniem równowagi i niestety to właśnie na łydki spada odpowiedzialność za to, żeby to utrzymać. Jeżeli się trzęsiecie, jak ja się trzęsę dość często przy przysiadzie, to znaczy, że trochę za mało na piętach stoicie. Przenieście ciężar z łydek na pięty. Bo nawet siadanie na łydki nie jest takie zawsze efektywne. Jeżeli ktoś siada z kolei olimpijsko i mocno kolana wypuszcza do przodu, będzie to dość mocno nategowało mięsień płaszczykowaty łydki. Z drugiej strony może nie na tyle, co spędzie na palce. W każdym razie od tego też mięśnie łydek rosną. Martwe ciągi z kolei bardziej atakują mięsień brzuchaty łydki. I dlaczego? Bo mięsień brzuchaty łydki próbuje też zgiąć nogę, jednocześnie prostując stopę, czyli przy martwym ciągu, żeby się kolana nie przeprostowały w drugą stronę, mięsień brzuchaty łydki jest esencjalny. Mówimy bardziej o ciągu klasycznym, czyli większym, bardziej rozwojowy jest na łydki ciąg klasyczny i przysiad taki olimpijski, raczej niż trójbojowy, gdzie się mocno wypycha kolana do przodu. To tak, jeżeli chodzi o podstawy. Najważniejszym czynnikiem, jaki ja zauważyłem, oprócz genetyki tak zwanej, jest, dlaczego genetyki nie muszę poruszać, bo po prostu zapomnijmy o tym, że zmienimy sobie geny, tak? Jednak waga ciała to co innego. Zawsze zauważyłem, że łydka zawsze mi rosła wraz z wagą ciała i malała z wagą ciała, niezależnie od tego, ile czasu jej poświęcałem, ile wysiłku jej poświęcałem. Także po jakimś tam stopniu wytrenowania już, kiedy już na pewno te łydki zostały trochę wyżyłowane, ta waga ciała będzie na pewno decydującym czynnikiem. Waga ciała też jest decydującym czynnikiem, co ciekawe, do obwodu ramienia. I mogę więcej podnosić, lepiej trenować ramiona, ale ważąc mniej, one się zmniejszają, a mogę je mniej trenować, słabiej, gorzej, ale jeżeli zwiększam wagę ciała, one też zwiększają obwód. Już nawet tutaj nie wspominamy o masie tłuszczu jakiejś, bo ani łydki, ani ramiona nie są specjalnie otłuszczone, to jest bardzo cienka skórka. I waga ciała, myślę, że jest tym takim pierwszym czynnikiem, pod warunkiem jednak, że te łydki coś tam działają jednak, że one są unerwione, że one są już trochę wytrenowane. Często ktoś, kto był kiedyś grubasem, tak zwanym, najlepiej od dziecka, będzie zawsze miał już duże łydki. Dlaczego od dziecka? Gdyż, no wiadomo, za dzieciaka się najbardziej wyrabiają wszelkie predyspozycje sportowe, które można jeszcze gdzieś tam z tych genów wyciągnąć, że tak powiem, na skraju epigenetyki to będzie, tak? Tak jak rozwój zarodkowy bardzo wpływa na to, jak później rozwijamy się w okresie dorosłym. Takim przykładem jest na przykład, że ktoś ma tutaj te trzy palce, patrzymy, prawda? Jeżeli ten jest dłuższy od tego, to jest to oznaka, że w łonie matki mieliście dostęp do większej ilości testosteronu niż ktoś, kto miał palce w ten sposób, że palec wskazujący jest dłuższy od serdecznego. I to zostanie z tobą już na zawsze. Co Marek, sprawdzasz? Co tam masz? Nie, no masz, miałeś testosteron dostępny w łonie matki. To jest tam teraz duży. I trzeba było wstrzykiwać sobie. Nie trzeba było wstrzykiwać sobie. Więc tak. Jest więcej takich cech, które po prostu później determinują twoją budowę szkieletową. Czyli na przykład ktoś ma długie nogi w stosunku do tułowia, dużą czachę, małą czachę, no, wielkie łapy, małe łapy, chodzi o nadgarstki, o kości przedramion. Inna sprawa, że pewne kości rosną całe życie i tak dalej. Więc na razie zbudujemy to tylko taką bazę wiadomości o tych łydkach, tak? Jeżeli ktoś miał już od dziecka dużą nadwagę, jest bardzo nieprawdopodobnym jest, żeby miał kiedykolwiek już za małe łydki w przyszłości. Jeżeli zajmie się, załóżmy, kulturystyką, czy trybułem siłowym,
czy choćby bieganiem, on te łydki już będzie miał. Z kolei osoba, która była szczupła jako dziecko, mało ważyła, raczej tych łydek wielkich, wielkich nie rozwinie. Mogą być ładne, kształtne nawet, ale tak nie za duże. I ja na przykład przestałem łydki ćwiczyć, kiedy zauważyłem, że za dużo pracy muszę pokładać tym łydkom, a za mało rezultatów daje. W dodatku te łydki były bardzo dobrze wytrenowane, gdyż miałem bardzo dobry wyskok dosiężny, tam 75 cm, tak? Czyli po prostu mając 175 cm wzrostu, doskoczyłem kiedyś do sufitu 2,5 metra, walnąłem się w głowę i zakończyłem karierę skakania. Ale właśnie to skakanie było bardzo na przykład dobrą metodą, żeby rozwinąć moje łydki osobiście, gdyż właśnie przy skokach największe przeciążenia występują, w dodatku możemy dużo powtórzeń zrobić i dużo ciężaru nawalić bez ładowania sztangi. Mam taką historię nawet, że kiedyś trenowałem takiego fitnessiarza, tak? Men's Physique. Jak jeszcze to ten Men's Physique się zaczynało. On jest murzynem, który biegał 200 metrów przed tym. Łydki miał po prostu jak takie, nie marchewki, tylko no jakieś takie... Patyki. No. Niech będzie... To były żałosne łydki po prostu, tak? Bardzo wspaniale rozwinięta muskulatura, jak to u murzynów zresztą dość łatwo przychodzi się zdawałoby, nie? Tylko nie łydki. Gdyż jak to też się zdarza, murzyni zazwyczaj jak dorastają, to też nie są za duzi i są raczej szczupli, to te łydki się nie rozwinęły na nic wielkiego. I programy, jakie on przechodził na te łydki, to naprawdę całe spektrum było. Było coś takiego nawet, że po prostu jeden dzień w tygodniu był tylko łydkom poświęcony. I całą godzinę się katowało łydki. I ciężko, i na dużo powtórzeń, i na wszelkie rodzaje serii i powtórzeń, tak? I nic nie było w stanie ruszyć jego łydek, póki jego waga ciała stała. Kiedy wystartował w końcu w tym Men's Physique, uważał, że ma najlepsze ciało, łydek nie oceniano. Łydek nie oceniano, gdyż sędziowie wiedzą, że uznają to za czynnik genetyczny bardziej, tak? Ja uważam to za czynnik taki bardziej epigenetyczny, czyli taki, co jest tam możliwość, żeby ta łydka była większa, ale trzeba jeszcze bardziej było ją rozwijać od dziecka już tak naprawdę ciężarem. Ale możesz i na dorosłość to przesunąć, oczywiście, tylko trochę będzie trudniej. Więc on skończył później z takim kulturystycznym podejściem. Miał, wiadomo, background jako sprinter, więc wyprowadził się z Manchesteru, przeniósł się do Leeds i dołączył tam do klubu weightlifterskiego, tak? Czyli po prostu rwanie, podrzuty i przysiady. I co ciekawe, jego łydki zaczęły rosnąć. Po prostu skoki, tam były skoki na skrzynie, tak? Oraz były skoki dosiężne, oraz oczywiście każdy clean and jerk, każdy snatch, prawda, zawiera takie dynamiczne wspięcie na palce z ciężarem. No, magia, prawda? Po prostu trzeba znaleźć coś dla siebie, ale dynamiczne takie ćwiczenia bardzo dobre są na łydki, szczególnie na mięsień brzuchaty znowu. Niektórym rzeczywiście wystarczy, żeby to był martwy ciąg i przysiad. Przykład takiego Toma Martina ode mnie z siłowni, który był, no, cienki z budowy był, ale miał niesamowite wyniki siłowe, na przykład przy wadze 82,5 w wzroście 177,5 miał rekord świata w IPF w martwym ciągu 350 kg. Kiedy jednak zwiększył wagę ciała, przechodząc na ciemną stronę mocy, o 20 kg w ciągu roku, jego łydki po prostu eksplodowały rozmiarami też. Od czego? Przecież nic innego nie robi. On tylko siedzi na tyłku, przysiada i martwe ciągi robi. A później znowu siedzi na tyłku. Ogólnie nic więcej, tak? W życiu nie zobaczycie, że robi jakieś wspięcie na palce, choćby jedno. Nawet nie rozciąga łydek, tak? Także tutaj być może troszeczkę ta
to dzieciństwo tutaj jest nieważne. On oczywiście, on skakał od dzieciństwa, czyli był trójskoczkiem, był skoczkiem w dal, był sprinterem na 100 metrów i dopiero gdy zaczął mieć kłopoty z hamstringami, naciągał ciągle grupę kurczowo-goleniową, te tak zwane dwójki po polsku, nie lubię tej nazwy, wtedy zaczął po prostu chodzić na siłownię i robić martwy ciąg na prostych nogach w celu po prostu wzmocnienia sobie grupy kurczowo-goleniowej, żeby się nie naciągało. I taka ciekawostka dla Was. Tylko musicie suba mi dać albo okejkę za tą ciekawostkę. Udowodniono, że ćwiczenia polegające na uginaniu nóg, czyli takie uginanie w kolanie na maszynie, jest znacznie lepsze do zapobiegania naciągnięciom dwójek, grupy kurczowo-goleniowej, hamstringów, niż ćwiczenia polegające na wyproście w biodrach. Dlaczego tak się dzieje? Mniejsza z tym, są po prostu inne jednostki motoryczne i nie jest celem tego programu, żeby Wam wyjaśniać w tej chwili teorię, która i tak się nikomu nie przyda. Ważne, że jest informacja. Czyli na przykład mój mentor Charles Poliquin uważał, że dobrą siłownię poznasz po tym, ile jest różnych maszyn do uginania nóg. Wszystkie inne maszyny naprawdę można wyrzucić ogólnie. No może, nie wiem, może siedzące na łydki jeszcze maszyna taka by się przydała komuś, ale ja wolę na przykład przysiad zrobić i w pozycji przysiadu zrobić wzmięcie na palce, bo to ma o wiele więcej zalet. Jednak dlaczego nie ma na mojej siłowni uginania nóg? Bo jest glute ham raise. Glute ham raise uważam, że o wiele lepiej wchodzi niż wszelkie maszyny, a z maszyn tylko jedna marka robi coś takiego, co akurat jak ja spróbowałem, to zawsze jakoś działało i to jest marka, co się nazywa Atlantis. Podobnoż Cybex też robi takie coś. Dlaczego te maszyny są takie spieprzone zazwyczaj? Bo po prostu inżynierowie sobie budują na łatwiznę. Siła skurczu w zginaczach łód nie jest równa przy różnych kątach, ale znowu to nie jest temat na dzisiaj. Bardzo mocno się angażują brzuchate łydki przy uginaniach nóg jednak. Więc jeżeli byśmy zrobili taką super serię uginanie nóg, spięcia na palce, 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 możemy oczekiwać, że bardziej stargetujemy właśnie mięśnie brzuchate łydek. Jeżeli z kolei zrobimy taką super serię polegającą na wspięcia na palce siedząc, wspięcia na palce stojąc, wspięcia na palce siedząc, wspięcia na palce stojąc, wspięcia na palce siedząc, wspięcia na palce stojąc, to oczywiście kilkukrotnie powtórzoną, to bardziej się targetujemy mięśni płaszczykowaty łydki, przynajmniej według teorii, który rośnie bardziej od objętości, od ilości powtórzeń, jest bardziej wolnokurczliwy. Z kolei brzuchaty łydki nie lubi za dużo powtórzeń, lubi za to eksplozywność, duże obciążenie. I czasem nie możemy dotrzeć do tego brzuchatego przez spięcia na palce, nie dlatego, że jest jakiś niemożliwy do dotarcia, po prostu ciężar może być za mały, albo może trzeba spróbować przez to uginanie nóg. Jeżeli ugniecie nogi, ale stopy są macie 90 stopni w kostce, nie robimy takiego wspięcia na palce w czasie uginania nóg, to wtedy brzuchaty łydki się mocno angażuje. Jeżeli stopy wyprostujemy, to się brzuchaty łydki odcina, za to bardzo możemy hamstringi doćwiczyć. Tak? Jak jest noga tak, to brzuchaty, tak? No to popatrz. Weź skieruj na moją łydkę. Jeżeli ja mam nogę tak, to brzuchaty łydki pracuje, a jeżeli ją zrobię tak, to wtedy bardziej hamstring pracuje, bo brzuchaty traci te naciągnięcie. Aha. Tak jakbyś odciął Achillesa się zachowuje. Aha. Dobra? Rozumiem. Łydki jak widać mam małe, tylko 46 w obwodzie, 48 może gdzieś tam miałem jeszcze maksie, ale ostatnio było 46. I te 46 urosło mi z 43. Bez ani jednego dnia na łydki, dzięki temu, że to układałem w przysiadach ciężaru.
Jak to się dzieje? Teraz pamiętacie, jak powiedziałam, że teoretycznie najlepsze będą przysiady olimpijskie i martwy ciąg klasyczny. No, co ciekawe, akurat najlepiej te łydki czułem na martwym ciągu sumo i przysiadach sumo. Dlatego ten program oglądacie, żeby zobaczyć, jak pojebane to jest. Żeby spróbować jeszcze więcej różnych rzeczy, ale przede wszystkim jedno jest pewne, musicie przytyć, żeby były większe łydki. Później możecie sobie schudnąć, ale takie przytycie i schudnięcie lepiej to zrobi niż co innego. Kiedyś, pamiętam, czytałem artykuł, że... kurde, który to zawodnik był? Charles Dickinson był chyba? Taki Mr. Olympia z lat 80-tych, wczesnych jakichś, czy tam 70-tych późnych. Miał brata bliźniaka, nie jestem w stanie przypominać imienia, nazwiska teraz, a taki Murzyn właśnie też był. I cały artykuł jest o jego łydkach napisany, ma 48 w łydce, hurra, 48, tak? Ja przy takim bardzo małym otłuszczeniu, bo na łydce to sobie mi się nie odkłada nic, też mam podobny owód. Na sam koniec artykułu stwierdził, że jego brat bliźniak, który w ogóle nie ćwiczy, ma 45 w łydce. Teraz czy my mamy wyrzucić ten artykuł na śmieci, czy co? Różnie to bywa. Jednak to jest brat bliźniak, Mister Olimpia, tak? Także geny są, ale cały ten ogrom w pracy dał 3 cm. Arnold Schwarzenegger na początku przegrywał wszystkie łydkowe potyczki. W ogóle przegrywał tylko dlatego w kulturystyce, że łydki nie miał proporcjonalnie dłużej do ramy na przykład. I któregoś razu ćwiczył z Regem Parkiem, czyli swoim idolem z młodości, który po prostu go przekonał, że powinien 2 razy taki ciężar użyć, a 2 razy mniej powtórzeń zrobić. I od tego czasu Arnolda łydki zaczęły rosnąć, tylko jeszcze dołożył jeden czynnik, bo częstotliwość. Częstotliwość to jest też coś, co łydka będzie dobrze tolerowała. Czyli przynajmniej 3 razy w tygodniu, jak zrobimy trening, czy 6 razy w tygodniu na te łydki. Dlaczego? Gdyż noszenie ciała u grubasa na przykład jest też 6 razy w tygodniu, 7 razy w tygodniu. No chyba, że siedzi tylko i leży. Ale tak poza tym to rzeczywiście trzeba będzie po prostu jemu dużo, dużo pracować codziennie i z dużą częstotliwością. Niektóre mięśnie reagują dobrze na dużą częstotliwość, na mięśnie ramienne na przykład są takimi mięśniami trochę w mniejszym stopniu, na przykład najszerszych grzbietu już będzie, tak? W każdym razie łydka dość dobrze reaguje na dużą częstotliwość i jeżeli teraz codziennie, tak jak Arnold, byście zaczynali od 5 na palce i doszli do ciężaru, tak jak Arnold, 455 bodajże, tak? Czyli tam 1000 funtów na 10 powtórzeń, no to myślę, że dobre by to było. Jeżeli skaczemy z kolei, może słyszeliście, że przy lądowaniu, po dobrym takim wyskoku, siła uderzenia o ziemię jest porównywana z 7-krotnością wagi ciała. Więc 7-krotność wagi ciała to jest pewnie więcej niż te 455 kg u wielu ludzi słuchających tego programu. U niektórych może nie, ale no, żeby nie było tak, no to 70 kg facet razy 7 to jest 490 kg. Tak? Tylko, że tutaj niestety ten impact jest przez ułamek sekundy. Ten ułamek sekundy może nie wystarczyć, żeby symulacja zaszła, prawda? Może trzeba jakieś 5 sekund napięcia przynajmniej dać. Przynajmniej te kilka sekund napięcia dać na powtórzenie i tutaj sytuacja będzie rozwiązana. Albo dać częstotliwy trening po prostu. Częste powtórzenia i częste treningi. Także sami widzicie, takie panaceum na łydki jest dość trudne do osiągnięcia. Proponuję tak naprawdę je trenować sobie sezonowo, tak jak i ramiona. Czyli po prostu jeżeli sobie przez 3 miesiące w roku przynajmniej się skupimy na tym, żeby ćwiczyć te takie zaniedbane części ciała, resztę roku nie ćwiczymy ich stricte, tylko po prostu one uczestniczą w przysiadach czy w martwych ciągach, wtedy tak jakby odzwyczajamy mięśnie od tych bodźców typu wspięcie na palce. Jednak
przez resztę roku one zostaną w odpowiednim rozmiarze, pod warunkiem, że nie robimy wycinki na przykład, mniej więcej utrzymamy wagę ciała, to powinny zostać w tym samym rozmiarze. Może nawet urosną, jeżeli dołożymy trochę wagi, albo jeżeli nawet nie dołożymy, wystarczy czasem zejść z objętości, żeby mięsień urósł. Czyli jest coś takiego akurat, że robimy dużą objętość, później schodzimy z objętości i wtedy jest przyrosty, są największe. Czyli mówi się, że objętość jest taka ważna, ważna, ważna w treningu. Jest super objętość, jeżeli ta objętość trwa na przykład 2 tygodnie, a w trzecim tygodniu obcinamy tę objętość o połowę, dołóżmy. Albo nawet i 80%. I wtedy właśnie, wtedy rośniemy, pod warunkiem, że oczywiście jemy i śpimy tyle samo, co przez poprzednie 2 tygodnie, a nie sobie nagle obcinamy kalorie, obcinamy wszystko, bo jak mam to urosnąć. Więc z łydką trening sezonowy też ma sens, gdyż tak jak przedramiona na przykład, poćwiczymy sobie 3 miesiące, one się wzmocnią. Ja kiedyś sobie poćwiczyłem na przykład przedramiona przez jakiś czas, gdyż miałem problem z chwytem przy ćwiczeniach pleców. Poćwiczyłem, nie miałem już kłopotów. Wiele lat później znowu miałem kłopot z przedramionami w czasie ćwiczeń podciągania drążku na przykład, wywiązłowania. Znowu sobie poćwiczyłem przedramiona, chwyt i tak dalej przez 3-4 miesiące. I znowu, nigdy już później nie miałem kłopotów z chwytem w podciąganiu. Tylko z takim ciężkim podciąganiu mówimy, że doczepianie 60 czy 80 kg do pasa. Więc dlaczego nie miałem tych problemów? Bo to już wystarczy. Często zawodnicy wyciskania też mówią, że nie robią przedramion, a mają bardzo potężne przedramiona. Gdyż po każdym wyciskaniu te przedramiona są dosłownie zdruzgotane. One są bardzo, bardzo mocno używane, nawet jeżeli zawiążę sobie nadgarstki, to nadal te przedramiona muszą się bardzo mocno zacisnąć, żeby nadgarstki się nie wyłamały. Jeżeli ktoś powiedział, że no, zrobił wspięcia na palce i nie urosły mu łydki, bo to nie działa, ja bym powiedział chwileczkę cierpliwości. Na pewno działa, tylko też jest jeszcze element takiej cierpliwości, czyli no nie wiem, ćwiczyłeś sobie miesiąc, to jakieś żarty sobie robisz chyba. Bo mogłeś rzeczywiście mieć 0,5 centymetra z tego, ale tak na dłuższą metę to nie. Na dłuższą metę, jakbyś ćwiczył rok, na przykład jakiś tak dość wyczynowo podszedł do tego wspięcia na palce, nie wiem, jakieś 300 kilo sobie założył i powiedział mi, że łydki ci nie urosły, no to się wzmocniły ze 100 kilo na 300, ale nie urosły, no to, no nie wiem, no, może bym ci uwierzył nawet. Bo we wszystko uwierzę, jeżeli chodzi o łydki. Może już miały taką strukturę mocną, że nie potrzebowały się tak strasznie rozrastać. Jeszcze jeden taki czynnik jest jeszcze praca siedząca, praca chodzona, praca stojąca. Czyli ja pamiętam, kiedykolwiek miałem pracę, powiedzmy, bardziej siedzącą, bardziej taką, nie wiem, polegającą na prowadzeniu samochodu, czy siedzeniu po prostu i telefonach, jakieś łydki malały mi, ale to jest tylko przedział 5-10 mm. Później miałem pracę, gdzie się dużo chodziło, łydki rosły znowu. Ale znowu mówimy 5-10 mm i to jest przyrost, który jest dość bardzo zauważalny, bardzo szybki. W ciągu tygodnia, dwóch powinniście go zauważyć. Także ogólnie znowu łydki dość lubią może tą częstotliwość, ale też nie oczekujmy fajerwerków. Jeżeli poskładamy wszystkie te czynniki do kupy teraz i zrobimy sobie okresowy trening skoczności, okresowy trening na takie wytrzymałość, na przykład na ten wspięcia, okresowy trening na siłę tych wspięć, każdy na przykład po 2 miesiące, czy jakoś tak, może być po 3 miesiące, albo zrobimy po prostu raz w roku cykl na łydki, który wszystko to przemiesza, to poczekamy z 10 lat, może urosną wam 2 centymetry. Ale na pewno urośnie wam więcej, jeżeli w te 10 lat przybierzecie na masie. Żeby przybrać na masie, tak naprawdę no, trzeba zrobić ćwiczenia takie, które tą masę ogólnie promują, typu przysiady, martwe ciągi. I te ćwiczenia dają układowi nerwowemu do zrozumienia adaptuj się lub gin. Prawda? Jeżeli nie urośniesz, jeżeli się nie wzmocnisz,
no to niestety to nie zajdzie. Przysiad powoduje nawet, że ramiona rosną, na zasadzie radiakcji, to tym bardziej łydki mogą urosnąć. Największe łydki, jakie widziałem, to były też zawsze u ludzi, którzy dużo przysiadają. I nigdy nie widziałem, żeby ktoś przysiadał na małych łydkach. Na takich naprawdę małych łydkach to nie wydaje mi się to możliwe. Martwy ciąg z kolei też mi się nie wydaje, żeby to było możliwe na jakichś małych łydkach. Ale jeżeli mi, wiesz, powiesz, że masz 140 w martwym ciągu i już się boisz o plecy, masz 120 w przysiadzie i się boisz o plecy, ale chcesz mieć większe łydki, no to powiem ci, że sorry, ale dopiero z przedszkola chyba wyszedłeś tutaj, bo te takie ciężary po prostu one są za lekkie na łydek. Łydka to jest coś, co potrafi cię wyrzucić w powietrze. Jak wylądujesz, to ważąc nawet te głupie 70 kilo, będziesz mógł lądować z siłą 490 kg impaktu. Także te łydki, nie doceniasz może ich i po prostu są za słabo jeszcze trenowane. Jeszcze nie doszedłeś ciężarów, które są skuteczne, a już się skarżysz, nie? Rozumiesz, co to znaczy ćwiczenie skuteczne. To jest takie, czy tam intensywność skuteczna. Przykładowo ubezpieczyłem się na 1 000 000 funtów, czy tam dolarów, czy złotych w ubezpieczeniu medycznym. Zacząłem się w czasie zbywania naczyń. Rana jest na 1 mm. Dzwonię, gdzie jest mój 1 000 000? Oni się pytają, co za rana, nie? No, zaciąłem się tutaj. Ile procent ubytku na zdrowiu? Nie wiem, takie 0,00 coś tam procenta pewnie. No to upierdol się pan rękę, to wypłacimy coś. I na tej samej zasadzie udziała ubezpieczenie, które dała nam ewolucja. Ewolucja nadała ubezpieczenie na życie pod tytułem zespół adaptacji ustroju. Czyli jeżeli ćwiczenie zagraża dosłownie twojemu życiu, to twoje wszystkie naturalne, genetyczne możliwości się zjednoczą, żeby tylko następnym razem przeżyć to z większym prawdopodobieństwem. Czyli jeżeli ja wczoraj miałam na przysiadzie, co prawda z gumkami takimi, co też pomagają, 385 w przysiadzie, to trochę strach jest, prawda? To jest taki ciężar, co jeżeli go nie pokonasz, to może cię do grobu, że tak powiem, wpędzić, albo przynajmniej wystraszyć, że tak może się zdarzyć. I to powoduje, że no, zachodzi kaskada chemicznych, biochemicznych zmian, które prowadzą, idą w kierunku adaptacji ustroju do narzuconych wymagań. Jeżeli ja z kolei zrobię 100 kg, 120 w takim przysiadzie na jedno powtórzenie czy na 100 powtórzeń, to prawdopodobnie duże zmiany nie zajdą, gdyż to nie zagraża jakby mi. To jest niezagrażające. Jeżeli ja z kolei zrobię tyle powtórzeń, że zadyszka będzie taka, że dosłownie no, pikawa nie wyrabia, płuca nie wyrabiają, są w płomieniach, też zajdą zmiany adaptacyjne, jednak one będą w stronę kondycji bardziej szły niż wagi ciała. Waga ciała tutaj się specjalnie nie opłaca, żeby dokładać, więc raczej schudnę po tym, niż nabiorę masę. No już na pewno nie w łydkach. Tak? Także to, co pada pierwsze, jeżeli czujesz, że łydki masz zakwaszone... jeszcze jedną rzecz powiem. Dałem swojej dziewczynie Oli takie proste ćwiczenie ostatnio. Łydki zaczęły rosnąć w ogóle od przysiadów i ciągów, tak zauważalnie, ale dałem jej po miesiącach, po roku ćwiczeń, jedno ćwiczenie na łydki, co było wspięcia na palce, na takim krążku po prostu gumowym się staje, krzyżujesz się nogi, bierzemy sztangielkę w przeciwną rękę i sobie 4 serie po 20-30 powtórzeń wspięć zrobiła. Łydki ma tak zdezelowane, że wczoraj trening po prostu nie miał prawa wyjść. Przysiady po prostu nie poszły, gdyż łydki były tak zniszczone. I nie chcą się jeszcze zregenerować. Zobaczymy, czy za tydzień się zregenerują, bo są... No, normalnie nawet masować jest ciężko je, bo tylko na dotyk najmniejszy po prostu boli. Więc czasem takie nierobienie tych takich typowych ćwiczeń długo też może oznaczać, że mięśnie rosną, a później takie ćwiczenie dowalimy i mamy być może troszeczkę więcej wzrostu. Tylko nie myślmy sobie, że będziemy mieli nie wiadomo co.
Nie możemy oczekiwać, że zrobimy mniej, a będziemy mieli za to więcej. Chyba, że zrobimy coś mądrzej. Okej, ale rozumiem, że wszyscy i tak tutaj mądrze postępują na co dzień i raczej trudno o coś trzy razy mądrzejszego, czy dwa razy mądrzejszego, niż już robicie. Podsumowując, masa, siła równa się łydka. Do widzenia do następnego razu.